Na pewno znasz już funkcje takie jak sinus, cosinus, logarytm czy tangens. Ale czy wiedziałeś, że każdą z nich można zapisać w postaci wielomianu o nieskończonej liczbie wyrazów, tak zwanego szeregu Taylora? Pytasz po co? Po to, żeby zamiast zajmować się liczeniem ich na piechotę, zadać to komputerowi. Komputery liczą takie szeregi bardzo sprawnie, ponieważ występują w nich wyłącznie elementarne działania: dodawanie, mnożenie i potęgowanie. Im więcej wyrazów obliczy, tym dokładniejszy wynik dostaniesz. Wielomiany możemy traktować jak wyrażenia algebraiczne albo jak funkcje. Pokażę Ci to na przykładzie. x do 3 odjąć 2x kwadrat, odjąć x dodać 2. Jeśli chcemy podkreślić, że jest to funkcja, to zapisujemy to zazwyczaj jako w od x równa się i tutaj jest nasz wielomian. Wielkie litery w używamy najczęściej, ponieważ kojarzy się z wielomianem, ale można używać dowolnej innej wielkiej litery alfabetu. Wielomian, tak jak każda funkcja, posiada argumenty i wartości. Znając wzór, możemy w prosty sposób dla danego argumentu wyznaczyć jego wartość. Spróbujmy obliczyć wartość tego wielomianu dla argumentu równego 3. W miejsce x podstawiamy trójkę i obliczamy wartość takiego wyrażenia. w od 3 równa się 3 do 3, odjąć 2 razy 3 kwadrat, odjąć 3 dodać 2. Wykonujemy obliczenia, pamiętając o kolejności wykonywania działań. Najpierw potęgujemy i mamy 27 odjąć 2 razy 9, odjąć 3 dodać 2. Po wykonaniu obliczeń otrzymujemy 8. Zatem nasz wielomian dla argumentu 3 przyjmuje wartość 8. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Spróbuj obliczyć wartość tego wielomianu dla argumentu minus 2. Podobnie jak poprzednio, w miejsce x podstawiamy minus 2 i zapisujemy. W od minus 2 równa się minus 2 do potęgi trzeciej, odjąć 2 razy minus 2 do kwadratu, odjąć minus 2 dodać 2. Zgodnie z kolejnością wykonywania działań najpierw potęgujemy minus 2 do trzeciej to minus 8. Od tego odejmujemy 2 razy 4, bo minus 2 do kwadratu to 4. 2 minusy dają plus, dlatego piszemy dodać 2 i dodać 2. Otrzymujemy minus 12. W takim razie nasz wielomian przyjmie wartość minus 12 dla argumentu minus 2. Spróbuj teraz obliczyć wartość tego wielomianu dla argumentu równego 1. Tak jak w poprzednich przypadkach, w miejsce x podstawiamy 1 i otrzymujemy w od 1 równa się 1 do 3, odjąć 2 razy 1 do kwadratu, odjąć 1 dodać 2. Niezależnie do której potęgi podniesiemy jedynkę i tak otrzymamy 1. Mamy więc 1 odjąć 2, odjąć 1 dodać 2, co jest równe 0. Argumenty, dla których wielomian przyjmuje wartość 0, nazywamy pierwiastkami wielomianu. Możemy zapisać, że to takie x, -y, dla których w od x równa się 0. W kolejnych filmach poznasz nie tylko sposoby szukania pierwiastków wielomianu, ale zobaczysz również, do czego się to przydaje. Wróćmy do naszego wielomianu. Sprawdź, czy jego pierwiastkami są. 0 lub minus 1. Dla argumentu 0 otrzymujemy 0 do trzeciej, odjąć 2 razy 0 kwadrat, odjąć 0 dodać 2, a to jest równe 2, zatem 0 nie jest pierwiastkiem tego wielomianu. Dla argumentu minus 1 otrzymujemy minus 1 do potęgi trzeciej, odjąć 2 razy minus 1 do kwadratu, odjąć minus 1 dodać 2. Po obliczeniach otrzymujemy minus 1, odjąć 2 dodać 1, dodać 2, czyli 0. Zatem minus 1 jest poszukiwanym pierwiastkiem tego wielomianu. Spróbujmy teraz zrobić takie zadanie. Wyznacz parametry a i b wielomianu w od x równa się x do 4, dodać ax do 3, odjąć 8ax kwadrat, odjąć ax dodać b, jeśli wiadomo, że dla argumentu 0 przyjmie on wartość 15, a 1 jest jego pierwiastkiem. Przeanalizujmy znane informacje. Wiemy, że dla argumentu 0 wielomian przyjmie wartość 15. Możemy zatem zapisać, że w od 0 równe jest 15. Z treści zadania znamy również postać tego wielomianu, dlatego w miejsce x możemy podstawić 0. Mamy więc 0 do potęgi czwartej dodać a razy 0 do potęgi trzeciej odjąć 8a razy 0 do kwadratu, odjąć a razy 0, dodać b. Zwróć uwagę, że wszędzie tam, gdzie występują 0, w wyniku też otrzymamy 0. Pozostanie nam jedynie b równe 15. Znamy już pierwszy parametr, czyli b. A co z drugim? Spróbuj wyznaczyć go samodzielnie, korzystając z informacji, że jedynka jest pierwiastkiem tego wielomianu. Skoro jedynka jest pierwiastkiem w od x, to możemy zapisać, że w od 1 równa się 0. W miejsce x podstawiamy jedynkę i otrzymujemy. 1 do potęgi czwartej, dodać a razy 1 do potęgi trzeciej, odjąć 8a razy 1 do kwadratu, odjąć a razy 1, dodać 15. Jest to równanie liniowe. 1 do jakiejkolwiek potęgi da nam 1. Mamy więc 1 dodać a, odjąć 8a, odjąć a, dodać 15 równa się 0. Przenosimy liczbę na prawą stronę i wykonujemy obliczenia. a się zredukuje i otrzymujemy minus 8a równa się minus 16. Dzielimy obie strony przez minus 8 i dostajemy wartość a. Nasze a równe jest 2. Możemy już podać odpowiedź. Dla naszego wielomianu a równa się 2, a b równa się 15. Zacznijmy od narysowania wykresu wielomianu z początku filmu, czyli w od x równa się x do trzeciej, odjąć 2x kwadrat, odjąć x dodać 2. Nie będę Cię uczył, jak go narysować, ale pokażę Ci, jak wygląda. Wykorzystamy do tego program matematyczny. To jest wykres tej funkcji. Jej dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste. Czy potrafisz wskazać, gdzie na wykresie znajdują się punkty odpowiadające pierwiastkom tego wielomianu? Są to punkty, dla których wartość wynosi 0, czyli muszą leżeć na osi x. Zaczynając od lewej mamy -1, następnie -1 oraz -2. Czy pamiętasz, jak do tej pory nazywaliśmy takie punkty? Są to miejsca zerowe tej funkcji. Warto zapamiętać, że pierwiastki wielomianu są tym samym co jego miejsca zerowe. Na wykresie widać, że nasz wielomian ma trzy takie pierwiastki. Zauważ, że wcześniej znaleźliśmy dwa z nich: minus jeden oraz jeden. Dwójka natomiast umknęła naszej uwadze. Podstaw dwa do wzoru wielomianu i sprawdź, czy faktycznie jest to jego miejsce zerowe. w od 2 równa się 2 do 3, odjąć 2 razy 2 do kwadratu, odjąć 2, dodać 2. Z obliczeń dostajemy 2 do 3, czyli 8, odjąć 2 razy 4, odjąć 2, dodać 2. Wynik to 0. Jak widzisz, dwójka rzeczywiście jest miejscem zerowym naszego wielomianu. Trudno byłoby jednak wywnioskować to z samego wzoru. Znasz już szczególny przypadek wielomianu funkcję kwadratową czyli wielomian stopnia drugiego. Na pewno wiesz, że taka funkcja może mieć 2, 1 lub 0 zero miejsc zerowych czyli pierwiastków. Przyjrzyjmy się teraz naszemu wielomianowi. Będziemy przesuwali znany nam wykres wzdłuż osi y. Na początku przesuńmy go do góry. Jeśli przesuwamy wykres wzdłuż osi y to dodajemy odpowiednią liczbę do wartości funkcji. Otrzymany wykres również jest wykresem wielomianu stopnia trzeciego. Spójrz na niego i odczytaj ile ten wielomian ma pierwiastków. Nowy wielomian posiada dwa pierwiastki. Przesuwając wykres dalej w górę osi y, zauważymy, że w pewnym momencie będzie on przecinał oś x tylko w jednym punkcie. Oznacza to, że nowy wielomian będzie posiadał tylko jeden pierwiastek. Jest to minimalna liczba pierwiastków dla wielomianów stopnia nieparzystego. Na przykład wielomiany stopnia pierwszego, piątego i tak dalej. Zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz. Wartości funkcji pokrywają cały zbiór liczb rzeczywistych. A co w przypadku wielomianów stopnia parzystego? Sprawdźmy to na takim przykładzie. P od x równa się x do czwartej, dodać 3x do trzeciej, odjąć 8x kwadrat odjąć 12x, dodać 16. Czy potrafisz odczytać z wykresu ile pierwiastków ma ten wielomian? Dokładnie 4, ponieważ wykres tej funkcji przecina oś x w czterech miejscach. Tak jak poprzednio, spróbujmy ten wykres przesuwać w górę osi y. W pewnym momencie mamy 3 miejsca zerowe. Idąc dalej, dostajemy już tylko 2 miejsca zerowe. Kontynuując przesuwanie w górę Możemy zauważyć, że wykres będzie stykał się z osią X tylko w jednym punkcie, czyli będzie miał tylko jedno miejsce zerowe. Dokładnie tutaj. Przy dalszym przesuwaniu tego wykresu, nasz wielomian nie będzie w ogóle posiadał żadnych pierwiastków. Wniosek? Wielomiany parzystego stopnia, np. drugiego czy szóstego, nie muszą posiadać pierwiastków. Ponadto, zbiór wartości takich wielomianów jest ograniczony z jednej strony. Nie obejmuje on wszystkich liczb rzeczywistych. Co jeszcze możemy powiedzieć na temat pierwiastków wielomianów? Ich liczba nie może przekraczać stopnia wielomianu. Czyli wielomian stopnia trzeciego może posiadać najwyżej 3 pierwiastki, wielomian stopnia czwartego najwyżej 4 i tak Dolnym ograniczeniem liczby pierwiastków dla wielomianów stopnia nieparzystego jest 1, a dla wielomianów stopnia parzystego 0. Te informacje są szczególnie cenne przy szukaniu miejsc zerowych wielomianu, ponieważ dają nam wskazówkę na temat ich liczby. Pierwiastkami wielomianu nazywamy takie argumenty, dla których wielomian przyjmuje wartość 0. Są to po prostu miejsca zerowe funkcji wielomianowych. Wielomiany parzystego stopnia nie muszą posiadać pierwiastka, natomiast wielomiany nieparzystego stopnia zawsze mają przynajmniej jeden. Żaden wielomen nie może mieć więcej pierwiastków niż wynosi jego stopień. Więcej o wielomanach dowiesz się w pozostałych filmach z tej playlisty. Jeśli nie chcesz, aby ominęły cię nasze nowe filmy, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał.